Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Moim gościem jest... Adamina Romanik, opiekun mieszkań chronionych. Pani Ado, kto był inicjatorem założenia tych mieszkań? Czy może Pani opowiedzieć w ogóle, kto tutaj mieszka i co tu się w ogóle dzieje? W 2014 roku z inicjatywy przede wszystkim pani prezydent Doroty Krakowskiej. Ona była inicjatorem tego pomysłu i ona dążyła do stworzenia tych mieszkań. Dzięki Urzędu Miasta, które poparło finansowo przede wszystkim tą akcję, udało się stworzyć te mieszkania. Mieszkania są w tej chwili stworzone dla 7 osób. Są to 2 mieszkania. Jedno jest mieszkaniem dla mężczyzn, drugie mieszkanie jest dla kobiet. Mieszkają ci ludzie tutaj, którzy przyszli, część z nich są to byli mieszkańcy domów DPS-ów, którzy tam w jakiś sposób już zostali przygotowani do życia i już wykazywali się z jakąś samodzielnością, rokowali to, że przy jakiejś niewielkiej pomocy będą w dalszym ciągu poszerzali swoją inicjatywę w bycia w społeczeństwie, w życiu, będą sobie umieli radzić. I te osoby tutaj zamieszkały u nas. I rzeczywiście sprawdziło się to rewelacyjnie. W ciągu tych 3 lat, jak oni tu mieszkają, te osoby są nie do poznania. Po prostu w ciągu tych 3 lat nauczyli się samodzielności, nauczyli się, że nabyli pewności siebie, nauczyli się tego, że oni sami coś potrafią, że mogą o czymś decydować, że nie muszą bez przerwy być pod kontrolą cudzą, czyjąś, że oni po prostu mogą stanowić o swoim życiu, mogą stanowić o tym, jacy są, co robią, kiedy robią. Oczywiście my mamy tutaj wyjątkowo udaną sytuację, moim zdaniem rewelacyjną sytuację, która bardzo pomaga tym domom chronionym, ponieważ my mieszkamy w tym samym domu. Jest to dom wielomieszkaniowy i jedno mieszkanie, tak jak mówiłam, to są mieszkanie mężczyzn, drugie mieszkanie to jest mieszkanie kobiet, a w trzecim mieszkaniu mieszkamy my, opiekunowie. Więc my nie mieszkamy z nimi, ale jesteśmy na każdą ich potrzebę. I nie wchodzimy do nich w wyznaczonych godzinach, nie odsiadujemy z nimi od minuty do minuty wyznaczonej, tylko po prostu jesteśmy na ich wezwanie. W momencie, kiedy oni potrzebują naszej pomocy, naszej rady, potrzebują sporządzić na przykład listę zakupów, czy poradzić, to my jesteśmy wtedy dla nich. My im pomagamy się przede wszystkim rozliczać. Największym problemem, jakie oni mają, to jest to, że oni słabo czytają ze zrozumieniem. No, liczenie to jest w ogóle w zakresie paru złotych, no 100 maksymalnie. I to jest takie już wyuczone. I tutaj potrzebują oni naprawdę wsparcia. Pomimo, że staramy się w jakiś sposób zachęcać ich do tego, żeby, no ale pewnych rzeczy, no na razie nam się nie udało jeszcze osiągnąć. Może się nam uda, ale w tej chwili pracujemy nad tym. Niemniej jest to mankament taki, który bez którego no nie można żyć, bo którego nie można rządzić budżetem, jeżeli się go nie potrafi rozłożyć, rozliczyć i w ogóle. Dla nich pieniądze to są 100 zł, to jest mnóstwo pieniędzy, na które można wszystko kupić, a już za rentę to już na pewno można kupić wszystko. Niemniej mogliby ją wydać w jednym dniu. Oczywiście. Bo... Pani Ado, jedno jest pewne. Udało Wam się stworzyć niesamowitą wspólnotę, można powiedzieć, że rodzinę, co widać po atmosferze. Proszę powiedzieć, bo kiedy przechodzę po poszczególnych pokojach, tu jest niesamowicie czysto. Tu wszystko jest tak poukładane, czy dziewczęta same o to dbają? Mało tego, że dziewczęta dbają o swoje mieszkanie, o siebie, o mieszkanie, to jeszcze prawie w każdym pokoju, nie wiem czy zwróciła Pani uwagę, jest jakiś zwierzak. Tak, zwróciłam uwagę. Jak one dbają o te zwierzaki, to czasem dochodzi między nami do jakichś takich spięć, bo ja uważam, że znowu następna paczka trocin, ale muszą być, bo to musi, a poza tym tu musi być takie, a nie inne jedzenie, to musi być dane w tym, a nie, więc one wykazują właśnie odpowiedzialność.
myśmy się zgodzili na to, pomimo że ja uważam, że te zwierzęta w domu są problemem, bo no nie ma zwierzęcia, od którego czasem nie czuć, bo, czy czasem, ale to jest jednak dla nich, to jest przyjaciel, to jest dla nich, to jest ich coś ich własnego, za co oni odpowiadają, czy oni się zajmują, poświęcają swój czas, swoją miłość. Kot na początku, jak zaczął chodzić, to chodził na sznurku, na smyczy po podwórku, był uwiązywany, żeby nie uciekł, ale żeby nie był w domu. Dzisiaj kot już wychodzi sam, ale nie pójdą spać, dopóki tego kota nie ma w domu. Więc chodzą, czekają na niego, bo kot musi wrócić. Kot sobie wybiera sam miejsce, bo dzisiaj śpi na półce, jutro śpi na swoim legowisku, jest najważniejszy. I to one potrafią o tym kocie opowiadać, a tutaj się, a wystawił język, a to się uśmiechną, a widzisz, on chce pić, a on... To jest ta więź emocjonalna ze zwierzęciem i to jest im też potrzebne. Ale to jest ta więź, która przechodzi na człowieka. Tak. One w ten sposób potem zaczynają traktować reagować siebie. Reagować na ludzi. Oczywiście, one między sobą czasem się posprzeczają. Czasem tutaj są jakieś jak zżyty, ale nie daj Boże, żeby się któreś z nich, komuś z nich coś działo. Natychmiast nie ma żadnych ansów, nie ma niczego, są dla siebie i tak jak pani mówi, one tworzą tutaj taką, dlatego ja mówię rodzinę i najlepszym dowodem tu jest, mamy tu takiego chłopaka, który do nas przyszedł, no bardzo trudny chłopak, którego naprawdę do tej pory nie miał mu kto pomóc, pokazać jak wygląda życie, po prostu nie znał, pewnych rzeczy z życia po prostu nie znał. On wczoraj, nawiasem mówiąc, była z nim taka rozmowa, że ja mówię, no coś tam nie chciał, coś tam buntował, ja mówię, no to przecież wiesz, no możesz, no nie daj Boże, żebyście mi się kazali stąd wyprowadzić. Więc on już sobie tego nie potrafi wyobrazić, że on by miał tutaj nie mieszkać, a to był chłopak, z którym się nikt nie potrafił dogadać, który wychodził z domu i wolał chodzić naokoło bloku, niż siedzieć z nami w domu, czy w ogóle z kimkolwiek w domu. I to jest sukces państwa, bo rozumiem, że męża również, i sukces właśnie pomysłu na mieszkania chronione. Serdecznie pani dziękuję za rozmowę i za to serce, za wspaniałą opiekę nad dziewczętami i chłopakami. Dziękuję bardzo.